Hejka, hejka, hejka! Witam Was gorąco i serdecznie, moi kochani, na kolejnym vlogu, a w zasadzie na holu zakupowym, ponieważ zdecydowaliśmy się z moim ukochanym, że pojedziemy do Żywca rozeznać temat sklepu Action, chyba tak się to dobrze mówi, ponieważ w radiu właśnie leciały reklamy, że sklep chyba się otworzył 2 czy 3 tygodnie temu. I sama jestem ciekawa, co tam ciekawego można zobaczyć, kupić, co można włożyć do koszyczka, czym można oczy nacieszyć. Także kochani, zabieram Was ze sobą dzisiaj. Jeżeli chcecie ze mną spędzić kolejne minuty, to gorąco Was zapraszam i gorąco namawiam do pozostania ze mną. I jedziemy, kochani! Zostańcie ze mną, ja zakładam kurtkę na siebie i pędzimy i widzimy się w takim układzie w sklepie. Do zobaczenia, kochani. Pa! Thank you.
Witam Was gorąco, kochani moi widzowie. Cieszę się, że wytrwaliście przez całe zakupy i znowu się spotykamy po zakupach. Słuchajcie, może tak króciutko chciałabym podsumować ten cały haul zakupowy. Sam sklep podobał mi się średnio. Oczywiście do sklepu trzeba było chwileczkę poczekać, żeby móc wejść, ponieważ było parę osób przed sklepem. Pani wpuszczała tyle, ile koszyków jakby wychodziło z powrotem na zewnątrz. Sam sklep, słuchajcie, no jakoś nie porwał mnie. Raz za sam jakby wystrój, atmosferę. Jakoś takie miałam wrażenie, że to jest taki trochę dyskont. I na pewno jest to sklep półka niżej niż Pepco, na 100%. Jeśli chodzi o ceny, słuchajcie, to ceny naprawdę fajne, atrakcyjne. Jest tam, widziałam parę perełek, które mnie mega, ale to słuchajcie, mega kusiły, wołały, błagały, żeby wziąć, zakupić, ale ja twardo nie, Monia, wytrzymaj, wytrwaj w swoim postanowieniu. Mój portfel już odmówił, słuchajcie, posłuszeństwa, odmówił wydawania pieniędzy, więc powiedziałam pas, pojechaliśmy tam tylko i wyłącznie na rozeznanie, rekonesans, sprawdzenie. No i oczywiście przy okazji dla Was nagrać tego vlogaska, ten haul zakupowy, żebyście widzieli, co tam ciekawego w tym sklepie jest na półkach. No, przyznam się Wam do jednego grzeszku. Jak widzieliście na filmiku, była olbrzymia półka, jeśli chodzi, słuchajcie, o świeczki, a jak wiecie już, ci, którzy subskrybują mój kanał, że ja jestem po prostu od świeczek uzależniona, więc słuchajcie, no musiałam chociaż jedną malutką świeczuszkę wziąć ze sobą i żeby nie wyjść z pustymi rękoma z sklepu, więc słuchajcie, ujął mnie mega fajny zapach tej świeczki. Świeczka kosztowała 5,55, słuchajcie, więc myślę, że cena, jeśli chodzi o świeczki w porównaniu do Pepco, to za tą świeczkę na pewno bym w Pepco zapłaciła około 10 zł. Także no słuchajcie, tym bardziej, że ona w środku też jest tak ładnie wykończona takim srebrnym, o widzicie. Także no fajna, ładnie, bardzo ładnie pachnie. Tych świeczek było tam naprawdę ogrom. Był ciężki wybór, bo te zapachy po prostu tak wodziły za nos, że nie można było się konkretnie zdecydować i sprecyzować, którą ostatecznie wziąć, ale udało się w rezultacie wziąć właśnie tą, w tym kolorze i o tym zapachu. I słuchajcie, co jeszcze mogłabym powiedzieć? Słuchajcie, no jest bardzo dużo różnych przeróżniastych rzeczy, jak na tym holu zakupowym starałam się Wam pokazać większość półek, jak również ceny, więc ceny naprawdę zachęcały, były atrakcyjne. Można się tam wybrać w celu zrobienia jakichś tam właśnie prezentów, bo są nawet słodycze. Jest tam właśnie też, są półki z odzieżą, z piżamami, z pościelą. Także no jakby gama sprzedawanych tam produktów jest naprawdę szeroka, ale powiem Wam, gdzieś ten sklep nie tak, no nie było tego wow. No słuchajcie, no co Wam mam powiedzieć, no nie było tego wow, nie było tego zachwytu. Jak za każdym razem wchodzę do Pepco, to ja po prostu się tam cała oddaję w tym sklepie i pochłania mnie po prostu przestrzeń tam, także ja mogę chodzić między półkami i oglądać te rzeczy w nieskończoność, a tam właśnie gdzieś tego czegoś jednak zabrakło. Więc no myślę, że tak, żeby nie skreślać jakoś z góry tego sklepu i żeby nie zniechęcać, to słuchajcie, no jeżeli ktoś ma możliwość, ma dostęp i gdzieś ma w okolicy ten sklep Action,
to myślę, że na jeden raz warto wejść, żeby jakby całkowicie nie skreślać tego sklepu. Aczkolwiek, tak jak mówię, Pepco albo Kik gdzieś, nie wiem, mają lepszy asortyment i gdzieś te, nie wiem, no wydaje mi się, że jakoś bardziej wolę właśnie te dwa sklepy. Oczywiście Pepco numer jeden. Kik, ja też go bardzo lubię, ten sklep, aczkolwiek ten Action, tak jak mówię, no nie wiem, mam wrażenie takiego, ten sklep to taki dyskont, rzucone po prostu gdzieś jakieś takie, jakby nie wiem, no z Niemiec jakieś rzeczy albo końcówki jakichś takich serii, nie wiem, no gdzieś coś, czegoś tam mi brakło w tym. Aczkolwiek, tak jak mówię, słuchajcie, było tam parę perełek, które mnie mega kusiły, które były bardzo ładne i były naprawdę warte uwagi. I co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? No, myślę, że to chyba tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego sklepu i dzisiejszego vlogaska. Także kochani, tym akcentem będę kończyć dzisiaj. Oczywiście stała regułka, jeżeli się Wam podobało, to gorąco namawiam do kciuku w górę. Osoby, które trafiły z przypadku na mój kanał, gorąco i serdecznie zapraszam do subskrypcji. Myślę, że osoby, które są już jakiś czas ze mną, mogą potwierdzić, że ze mną się nudzić nie da, że można się fajnie pośmiać i pobawić. Także subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I kochani, taka informacja jeszcze na koniec, że pojawiłam się na Instagramie pod nazwą, tak jak początek mojego kanału na YouTubie, czyli mona.my.me, podkreśnik office. I oczywiście pod filmikiem umieszczę jeszcze nazwę, żeby była jasna i klarowna nazwa. Także osoby, które mają Instagrama, to gorąco zapraszam do mnie. Oczywiście obserwujcie mnie. Nie mam tam jakichś na razie spektakularnych fotek, no ale wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. I pomalutku gdzieś tam będę się starała być aktywna. Także słuchajcie, szukajcie mnie tam, klikajcie, serduszkujcie, obserwujcie i bądźcie aktywni na tyle, ile możecie. No i kochani, nie będę już zanudzać, bo już się jakoś przeciąga dzisiaj ten vlog. I do zobaczenia, kochani, do następnego. Pa!